No najważniejsze, że żyję. Plany? Nie wiem. Przecież nie, najważniejsze, żeby nas odmrozili przede wszystkim, bo tęsknimy za graniem, za publicznością. A co przyniesie przyszłość, czas? Nie wiem. To nie ode mnie zależy w dużej mierze. No, to się wszystko okaże. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No chciałabym jeszcze grać oczywiście. Chciałabym, żeby być jeszcze pożyteczna i użyteczna i chciałabym, żeby ludzie chcieli mnie jeszcze oglądać i słuchać. I tyle. Myślę, że to dużo. To było bardzo dawno przede wszystkim. Myślę, jeżeli się jest bardzo młodym i zaraz po maturze udało mi się dostać bardzo daleko od domu na studia, czyli do Wrocławia. To jest, najmniejsze, nie wiem, to jest po prostu poznanie nowych ludzi. Nauka przede wszystkim, bycia poza domem. Jak się jest takim młodym, to trzeba się nauczyć wszystkiego. Po prostu wszystkiego. No i piękny Wrocław, to w ogóle nie ma o czym mówić. Piękny, teatralny Wrocław. Nowi ludzie, ja pamiętam, bo najmłodszych na roku były nas tylko 3 dziewczyny, a wszyscy byli starsi ode mnie. Także to jest po prostu poznawanie nowych, fajnych ludzi. Uczenie się w ogóle tego zawodu. Czy to najmilsze wspomnienie? Nie wiem, no miłe, bo te 4 lata spędziłam we Wrocławiu. Poznałam fajnych ludzi, z którymi mam jeszcze kontakt. Niestety wielu już z mojego roku ludzi już nie ma na tym świecie. To też przykre. Nie, no nie mam żadnej takiej jednoznacznie roli, z którą bym się utożsamiała. W każdej coś jest na pewno mojego i coś ważnego, co powiedz, mogłam powiedzieć, coś o sobie, o świecie, ale że jest jakaś konkretna, nie, każda następna, która jest przede mną, to jest następne wyzwanie, czyli to jest to, czy jeszcze mogę coś innego pokazać. Czy jest coś jeszcze we mnie, coś? Także każda następna rola jest wyzwaniem. A te, które są, to jest wspomnienie, to są emocje, to jest jakaś nostalgia jeszcze. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, jedno zdanie, że jakaś ma konkretna rola. Nie. W każdej jest coś, jakaś cząstka. Cząstka emocji. Na przykład my się zmieniamy, jeżeli ja pracuję 40, właściwie 1 lat, czyli poza domem jestem 45 lat, bo jeszcze 4 lata studiów, to w każdym okresie swojego życia no, to jest nabywanie doświadczeń, uczenie się następnych nowych rzeczy i to potem może wkładam to potem w te swoje role i tyle. Dlaczego właśnie Radom? Tak wyszło. Najpierw 2 lata w Tarnowie. Poznałam Polskę południowo-wschodnią, klasy B i C. No to był czas, że ten teatr bardzo dużo jeździł. A potem stan wojenny. Pisanie listów. No i z Radomia przyjechali. Przyjechał do mnie pan dyrektor zobaczyć mnie na scenie, bo takie były kiedyś obyczaje, że się oglądało ludzi. Przynajmniej, no i zostałam zaangażowana, przyjechałam tutaj. Ale że ja będę aż tyle lat tu w Radomiu, to tego nie pomyślałam, naprawdę, gdyby tego nie wymyślił. Oprócz tego, że kilka razy odchodziłam, chciałam odejść z Radomia. Miałam inne propozycje, ale jakoś, nie wiem, no zostałam tu. Daleko od domu, daleko od rodziny, ale jestem tu. No widocznie tak musiało być, każdy ma jakiś swój los. Mój widocznie to jest los bycia w Radomiu. I tyle. A w każdym mieście można, i to jest nieważne, czy to jest, jak ja mówię, Pcim Dolny, czy Pcim Górny, robić swoje rzeczy dobrze. Kiedyś były zielone przedstawienia choćby. Co to jest zielone, było zielone przedstawienie? Czyli ostatnie przedstawienie grane. I wtedy aktorzy robili różne psikusy sobie. I na to specjalnie przychodzili widzowie, którzy widzieli wcześniej to przedstawienie i chcieli zobaczyć,
jak to przedstawienie wygląda. To jest ostatnie przedstawienie w ogóle. Jak się aktorzy gotują albo nie gotują, czyli rozśmieszają się, to czasami no, trudno było wytrzymać, ale w związku z tym ja pamiętam, jak grałam takie przedstawienie w reżyserii była pani Basi Fijewskiej, Taka noc nie powtórzy się więcej, z piosenkami z okresu, no z pięknymi zresztą dawnymi piosenkami. I kiedyś właśnie grałam tam ulicznicę i miałam w pięknym kostiumie, w takim kapelusiku i śpiewając do kolegi, pamiętam, że zdjęłam tamten kapelusz, a pod spodem tylko bandaż. W ogóle mi to nie przeszkadzało, oczywiście kolegę zgotowałam tym, ale ja nie siebie, ja do końca zaśpiewałam to, co miałam. Nie, no wesołe były naprawdę numery, które czasami były w przedstawieniach. Tego brakuje bardzo. Teraz jesteśmy bardzo poważni. Bardzo. Oprócz tego, no nie gra się tyle, kiedyś nie grało się tyle przedstawień, bo jeszcze tam w starym budynku w Urzędzie Miasta, no to nie było możliwości składowania dekoracji, więc grało się prawie do wygrania dane przedstawienie. Nie było też takich przerw jak teraz, na przykład, że na przykład robimy premierę, a potem na przykład pół roku cisza i potem wznawiamy to po pół roku z zawałem serca i znowu zagramy może 3 razy. No tak nie było. Przedstawienie były próby stolikowe, potem próby sceniczne, premiera i grało się. W związku z tym przedstawienie wchodziło w ciało, w nasz krwioobieg. Było nasze. Mogło być po jakimś czasie rozegrane i nasze. W tej chwili to jest tak, to jest trudniej, dużo trudniej. No mieliśmy chyba więcej czasu jeszcze kiedyś. Na pewno. Na spotkania, na to nabycie razem. No, wydaje mi się, że tego brakuje bardzo. Chociaż w tej chwili też się spotykamy, nie, no w tym czasie to się nie spotykamy raczej. Tego też bardzo brakuje, tej bliskości i tego bycia razem. Bo teatr to dom. Chociaż czasami jest hotelem, w którym się bywa. Od czasu do czasu. No ale jest różnica. Teatr się zmienia, my się zmieniamy. Czasami na lepsze, czasami na gorsze. Nic nie stoi w miejscu. Dom. Dom. Miejsce, gdzie mogę się poczuć kimś innym. To miejsce, które czasami sprawia mi radość, a czasami wręcz przeciwnie. To dom. Nie wiem. To znaczy, kiedyś wrócę do siebie, do mojego Piernikowa. Ja po prostu będę musiała sobie znaleźć jakiś inny powód życia. Do życia. Ale jest mnóstwo innych rzeczy. Teatr rzeczywiście to jest większa część mojego życia. Na pewno. Ale poza teatrem też jest życie. Także nie wiem. Sama nie mam rodziny, nie stworzyłam jej, więc będę na pewno dobrą ciocią, mam nadzieję, czy jestem dobrą ciocią, ale mam tyle rzeczy do zrobienia jeszcze. Jeszcze do poznania, do nauczenia się jeszcze nowych rzeczy, więc... Ale na razie jest teatr i póki co i mam nadzieję, że on jeszcze jakiś tam czas będzie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co będzie po. Bo jak pojadę do mojego Piernikowa, tam mnie nikt nie zna. Będę musiała zaczynać od początku. Oczywiście mam przyjaciół w Toruniu, z którymi się znamy, przyjaźnimy. Także ja mam do kogo wrócić, jak najbardziej. Także nie wiem, a na razie kochani, to ja wszystkich serdecznie zapraszam na, jak nas odmrożą oczywiście. Na 21 maja, 22, 23, godzina 18, sala kameralna.
na spotkanie ze mną w takim programie Nie głupia, nie brzydka, nie biedna, właśnie, który został stworzony, przygotowany przy okazji mojego 40-lecia. To jest taka godzina 20 ze mną i z Grzesiem Bolendą, który mi towarzyszy w tym spotkaniu. A ja bardzo, bardzo tęsknię za tym spotkaniem, za publicznością, za tym, żeby można było sobie spojrzeć prosto w oczy, może kiedyś wreszcie bez maseczki, bez tych maseczek, na to, żeby ta energia, która mam nadzieję idzie ze sceny, poszła w ludzi i potem wróciła do mnie z powrotem. Także tu chciałam jeszcze pokazać, to nie jest do nabycia. Dzięki temu, że mam takiego przyszywanego brata, księdza Piotra, i dzięki niemu właśnie zostały stworzone, to 10 lat, 11 lat temu był mój benefis 30-lecia. Tu jest wszystko. Bo ja nie mam własnego archiwum, ale gdzieś tam zostało to zebrane. To mniej więcej wiem, co grałam, jak wyglądałam i z kim. A tu już jest następny tom. To już jest właśnie to spotkanie Nie głupia, nie brzydka, nie biedna. Afisz wygląda tak. Jeżeli macie czas, przyjdźcie. Aha. Ostatnie słowo. Dbajcie o siebie, życzę wam wszystkim zdrowia. Noście maseczki w dystansie i szczepcie się. Szczepcie się, bo wtedy się spotkamy. Ja w ogóle wszystkich pozdrawiam.